temu, co pisał Dmytro Doncow, to zauważymy, że on jest między innymi autorem takiej pracy Nacjonalizm. Ona ukazała się w roku 1926. W tejże pracy, w tej książce Doncow zawarł podstawy teoretyczne ukraińskiego, tak zwanego integralnego czy czynnego nacjonalizmu. Odrzucał tam zdecydowanie demokrację i wszelką koncepcję ludowładztwa. Na to miejsce zaś proponował antydemokratyczny system polityczny z rządzącą kastą na czele. Ta kasta rządzących miała być jedynym wyrazicielem woli narodu. Oczywiście chodziło w tym wszystkim o to, aby zbudować wielką Ukrainę. Zgodnie z marzeniami Doncowa, to był taki młody człowiek, student prawa, potem absolwent tegoż kierunku. Według niego ta wielka Ukraina miała się rozciągać z jednej strony aż po Kaukaz, może nawet Moskwę, z drugiej strony gdzieś po tereny polskie, nawet okolice Krakowa. To była taka wielka koncepcja polityczna, której realizację Doncow wiązał z walką zbrojną, pozbawioną wszelkich moralnych hamulców. On odrzucał ex definitione wszelkie uwarunkowania religijne, nie był człowiekiem wierzącym i tym bardziej podkreślał, że moralność w walce o wielką Ukrainę musi być całkowicie odrzucona. A więc można się dopuszczać wszelkich zbrodni, byleby tylko zbudować wielki, wspaniały kraj. No tutaj on się też wzorował na pomysłach nazistów niemieckich. Bliskie mu były te sformułowania Deutschland über alles, więc Ukraina ponad wszystko. To tłumaczy, dlaczego w pewnym okresie Ukraińcy blisko współpracowali również z formacjami hitlerowskimi. W każdym razie u podstaw tegoż nacjonalizmu Doncowa jest zjawisko, doktryna, którą czasem określa się mianem darwinizmu społecznego. Nazizm hitlerowski też jest darwinizmem społecznym. Darwinizm społeczny zasadza się na tym, że na określonym obszarze nie mogą żyć ludzie, którzy pochodzą na przykład z różnych nacji albo mają jakieś no, trochę sprzeczne interesy, światopoglądy, że nacja słabsza musi ustąpić przed nacją silniejszą, a cała polityka sprowadza się do zasady kto kogo. Więc jeśli chcemy budować wielką Ukrainę, twierdził Doncow, to trzeba usunąć tych wszystkich, którzy by mogli stać na przeszkodzie realizacji tego celu. Na przykład gdyby doszło do jakiegoś referendum dotyczącego tego, kto ma rządzić na Ukrainie, to nie może być żywiołu polskiego, który by się temu sprzeciwiał. Ten żywioł trzeba zdecydowanie usunąć. Doktryna Doncowa została formalnie przyjęta jako podstawa ideologiczna na pierwszym kongresie ukraińskich nacjonalistów w 1929 roku.
Później taką emanacją tegoż ruchu ukraińskich nacjonalistów była tak zwana ukraińska podziemna armia. No trudno nawet ją nazwać armią, to tak oficjalnie zostało nazwane. W każdym razie były to bojówki zbrojne, które były kierowane przez nacjonalistów dążących do bardzo radykalnego przekształcenia etnicznego ziem zamieszkałych częściowo przez Ukraińców, aby stworzyć z tych obszarów takie pole swobody życia wyłącznie dla jednego narodu. No i udało się z pomocą właśnie tychże pomysłów wpłynąć na ludzi, którzy tam mieszkali. Ja bym powiedział, że cały ten nacjonalizm ukraiński, tak zwany czynny nacjonalizm, czy integralny nacjonalizm, można też nazwać takim fanatycznym romantyzmem. Bo z jednej strony mamy do czynienia z takim podejściem terrorystycznym wobec określonych grup ludzi, w tym wypadku szczególnie Polaków, także Żydów, bo oni też w pewnej mierze zawadzali Ukraińcom, Rosjan również co nieco, a z drugiej strony ten romantyzm przejawia się w tym, że no właśnie nie ma żadnego uszanowania dla rzeczywistości. No bo jeśli ktoś uważa, że wielka Ukraina powinna się rozciągać tak od Kaukazu przez tereny rosyjskie, gdzieś Moskwę, aż do Krakowa, no to ewidentnie nie liczy się z rzeczywistością. Ale proszę zobaczyć, w imię takich pomysłów, zupełnie oderwanych od realiów, można skazywać innych ludzi na śmierć. I to jest problem, z którym trzeba się również dzisiaj zmierzyć, ponieważ tak jak wspomniałem, pewne idee wciąż żyją. Jeśli dzisiaj obserwujemy też odżywanie tego ukraińskiego nacjonalizmu, to ma to różne niebezpieczne konsekwencje. Dodajmy, że tenże nacjonalizm po II wojnie światowej nie wziął się znikąd, ponieważ to jest też jeszcze inny problem z tym związany. Mianowicie CIA po II wojnie światowej chciała budować sobie przyczółki, aby no, od wewnątrz przynajmniej destabilizować Związek Sowiecki. Jednym z takich przyczółków było inwestowanie w tworzenie takiej mitologii UPA. I to się w dużej mierze udało. Ja pamiętam swoją pierwszą wizytę na Ukrainie w 1990 roku bodajże, a więc świeżo po tym, jak ten kraj uzyskał formalnie niepodległość. Przynajmniej tak to było przedstawiane. W każdym razie uderzyło mnie wtedy to, że zaobserwowałem wielką defiladę UPA. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. I to szli na początku tacy chłopcy w wieku kilku lat, ubrani w odpowiednie stroje partyjne, a na końcu weterani walk. Tacy już panowie w wieku no, może 70 czy 80 lat.
Tak to wyglądało. I to naprawdę była duża defilada. Ja nie wiedziałem wtedy, co z tym zrobić, jak się do tego odnieść. No po prostu zarejestrowałem tylko takie zjawisko. Ale teraz widzę, że to nie mogło się wziąć znikąd, że to było w jakiś sposób pielęgnowane. No i wtedy, kiedy już można było, to nagle był wykwit tego typu działań. Dzisiaj na Ukrainie przecież ta symbolika banderowska jest też bardzo żywa. Jeszcze przejdę do jednego z ideologów nacjonalizmu ukraińskiego, do Michajła Kołodziejskiego. Ten żył stosunkowo krótko, bo jak wspomniałem, został rozstrzelany w czasie II wojny światowej, zaraz na jej początku. Ale on jest też autorem takiego tekstu Doktryna wojskowa ukraińskich nacjonalistów. Tekst został wydany w roku 1938. On, Kołodziński, wzywał do budowy Imperium Ukraińskiego też na takim wielkim obszarze, gdzieś na zgliszczach Moskwy, Warszawy i aż po Azję Centralną. Natomiast jednym z elementów budowy tegoż imperium było, jak pisał, wymiecenie co do nogi Polaków i innych mniejszości narodowych, uznawanych przez niego za wrogie żywiołowi ukraińskiemu. I ta ekspansja miała być również bardzo brutalna. Chodziło o to, żeby wyeliminować zwłaszcza Polaków, Żydów i Rosjan. To miało potem przełożenie również w działaniach ukraińskich nacjonalistów. Na przykład Kołodziński radził, aby palić dwory polskich panów. To miała być taka analogia do zburzenia Bastylii przez rewolucjonistów francuskich. Twierdził, że właśnie na miejscu tychże dworów na przykład należy tworzyć boiska takie, na których młodzież ukraińska nabywałaby tężyzny fizycznej do walki. Oczywiście też miało się to wiązać zniszczeniem całej struktury symbolicznej i tej kultury wyższej, która była związana z polskością, więc na przykład świątyń, szkół, pomników polskich i tak dalej. I to wszystko w jakimś takim rytuale patriotyzmu ukraińskiego, że nie tylko bezmyślnie niszczymy, ale to jest pewien obrzęd, który ma służyć temu, aby się oczyścić i przejść do nowego świata, już w pełni takiego ukraińskiego. Ja Państwu przeczytam tylko taki malutki fragmencik z broszury Kołodzińskiego wydanej w 1920 roku. Ta broszura nosi tytuł Polskie powstanie w 1863 roku. Pisał on tam tak. Na przykładzie polskich powstańców widzieliśmy, że ludzie, którzy chcieli zdobyć wolność dla swojego narodu, nie przebierali w środkach dla jej osiągnięcia. Dlaczego i my nie mielibyśmy pójść drogami wytyczonymi przez historię? Trzeba krwi,
dajmy morze krwi, trzeba terroru. Wprowadzimy piekielny terror. Trzeba ofiarować dobra materialne. Nie zostawimy sobie niczego. Mając na celu wolne państwo ukraińskie, idźmy doń wszystkimi środkami i wszystkimi drogami. Nie wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń. W walce nie ma etyki. Etyka na wojnie to pozostałości niewolnictwa narzuconego przez zwycięzców zwyciężonym. Nie dbajmy o dobre imię i opinię w świecie. Bo choćbyśmy byli nie wiadomo jak ideowi w swojej walce, wszyscy nas będą nazywać bandytami. Każda droga, która prowadzi do naszego najwyższego celu, bez względu na to, czy przez innych nazywana jest heroizmem czy podłością, jest naszą drogą. Koniec cytatu. Oczywiście tutaj to zestawienie z powstańcami styczniowymi jest niewłaściwą analogią, sporym nadużyciem intelektualnym. Niemniej no, tak to rozumiał Kołodziński, człowiek, który gdy to pisał, miał wówczas 28 lat. A więc tacy młodzi, można by powiedzieć trochę nieopierzeni ludzie, byli też w stanie stworzyć ideologie, które na tamte czasy znalazły oddźwięk i zostały bezwzględnie zrealizowane. No będę kończył swoją wypowiedź, bo można by na ten temat mówić bardzo dużo, ale no jest to oczywiście temat niezmiernie pojemny. Powiem zatem tylko jeszcze tyle, że jak wspomniałem, została potępiona przynajmniej oficjalnie ideologia niemieckiego nazizmu, sowieckiego bolszewizmu, natomiast nie została potępiona ideologia banderyzmu. Roztropną troską polskich polityków, i po tym powinniśmy ich rozpoznawać między innymi, powinno być to, aby uzyskać potępienie dla tej ideologii na forum ONZ. Nie może być tak, że ta ideologia jest usprawiedliwiana dalej, albo no, w jej imię prowadzi się dalej politykę. Bo to będzie bardzo niedobre dla naszego obszaru i oczywiście też dla państw położonych nieco dalej. A więc potępienie banderyzmu jest bardzo istotne, chociaż tutaj od razu zauważmy, że sam Bandera twórcą żadnej ideologii nie był. On był raczej wykonawcą pewnych zaleceń ideologicznych. Był terrorystą, który działał przeciwko Polsce, no, a zginął z rąk sowieckiego członka KGB w Monachium w 1956 roku. No bo był też z pewnych względów niebezpieczny dla Rosjan. Musimy być, proszę Państwa, świadomi tego, jak wielka jeszcze jest przed nami działalność edukacyjna na tym polu. No, ja ze szkoły dowiedziałem się tyle, chodziłem do szkoły w latach 70., że istniała jakaś tajemnicza ukraińska podziemna armia i ta armia spowodowała, że zginął generał Karol Świerczewski. I nic więcej. O tym Świerczewskim też niewiele powiedziano, poza tym, że był tam jakimś generałem, który walczył z upowcami. W ten sposób kółko się zamknęło. Ani o Świerczewskim nic nie wiadomo, ani o UPA nic nie wiadomo.
Właściwie taka pierwsza praca dotycząca tej problematyki, myślę o pracy naukowej, została wydana dopiero w 1973 roku. To była praca dwóch historyków wojskowych, Antoniego Szcześniaka i Wiesława Szoty. Praca ta nosi tytuł Droga donikąd, działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, to jest Warszawa 73. Dodam, że ta książka została szybko wycofana z księgarni. Niedługo można ją było oficjalnie czytać, ponieważ władze uznały, że może służyć źle, gdy chodzi o oddziaływanie na stosunki polsko-radzieckie. I potem cisza. Na następne prace trzeba było właściwie czekać dopiero do lat 90. No dużo zrobił w tym zakresie Wiktor Poliszczuk, który rozpracowywał ukraiński nacjonalizm w Kanadzie, bo tam się z nim tak naprawdę zetknął w latach 80., gdy wyemigrował z Polski do Kanady i tam zobaczył, jak drapieżna jest to doktryna. Wiele napisał, ale wiele też tych książek Poliszczuka przez lata nie można było otrzymać w Polsce. No i wreszcie w roku 2000 ukazała się książka, momencik, żebym nie przekręcił tytułu, Siemaszków, ojca i córki. Właśnie tutaj gdzieś, przepraszam bardzo, ale gdzieś mi umknęła ta nazwa tejże książki. W każdym razie Siemaszkowie, prowadząc takie bardzo indywidualne badania, bez żadnych grantów, bez pomocy państwa, no, dokonali pracy ogromnej, ponieważ pokazali, jak wielkie to było ludobójstwo. Właśnie, praca nosi tytuł Ludobójstwa dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. Dwa tomy. 2000 rok. I jeszcze jedna praca, też ciekawa, ponieważ my najczęściej mówimy o tym, że Polacy no, doznawali szkód ze strony Ukraińców, ale musimy pamiętać o tym, że to był Holokaust Polaków dokonywany przez trzech wrogów. Przez Niemców, przez Rosjan i Ukraińców. Mamy taką książkę, Ryszarda Szabłowskiego, Wojna polsko-sowiecka 1939 roku. Ta książka pokazuje pewne antecedencje również tych wydarzeń na Wołyniu. Prześladowanie polskiej mniejszości i jakby przygotowanie pod te wydarzenia, które miały nastąpić później z taką bardzo dużą siłą już w roku 1943. No to może tyle, bo czas biegnie. Nie chciałbym państwa tutaj też zanudzać różnymi szczegółami, które skądinąd są ciekawe, ale musimy mieć świadomość tego, że nasze możliwości percepcyjne się kończą. Jeśli państwo coś chcieliby dodać, ewentualnie postawić jakieś problemy, pytania, to bardzo proszę. Jeżeli czas biegnie, my się wcale nie musimy z nim zabierać. No. Jeżeli biegnie, to możemy sobie posłuchać. Proszę uprzejmie.